Bardzo dziękuję, że jesteście, że przyjęliście to zaproszenie. Bo to jest właśnie tak samo, jak to wszystko, co mówiłem przed chwilą, odnosi się bardzo do ekumenizmu. Przez wiele wieków nam się wydawało, że najbardziej zadbamy o Kościół, jak każdy z nas będzie podkreślał to, kim sam jest. A tymczasem jesteśmy wezwani do jedności i do tego, żeby przez moment zapomnieć o tych wszystkich różnicach, które podkreślają każdego z nas tożsamość, a otworzyć się na tę jedność, którą Chrystus nam zadaje. I paradoksalnie wtedy odnajdziemy swoją tożsamość, każdy, katolik, ewangelik, luteranin, kalwinista, każdy, wolny chrześcijanin, prawosławny, każdy, bo odkryje to, co jest istotą. Zjednoczenie z Chrystusem i w Chrystusie z braćmi, we chrzcie, w jednym duchu, w jednym ciele. Każdy pozostając sobą. Ale naprawdę są rzeczy ważniejsze od tego, kim ja jestem, niż moje racje. Więc jeszcze nigdy tego nie robiłem, ale dzisiaj to zrobię. Bardzo was zapraszam jutro do luterańskiego kościoła w Łodzi. Na godzinę 18:00. Mam nadzieję, że ksiądz proboszcz Mateusz to potwierdza, bo tam jest. I ksiądz biskup Jan też to potwierdza i wszyscy inni. Przyjdźcie jutro na 18:00 pomodlić się w kościele luterańskim o jedność chrześcijan. A potem niech wam nie braknie energii i chodźcie na wszystkie te spotkania, a potem módlcie się bez tych spotkań. Albo zróbcie jakieś inne, żeby nie tylko trwał półtora tygodnia, tydzień ekumeniczny. To jest zaproszenie. Nie wiem, czy jest przyjęte. Ksiądz Mateusz jutro wystawi telebim na kościele, żeby wszyscy mogli uczestniczyć. Dobrze. Teraz już po tych refleksjach i zaproszeniach pozwólcie na wspólną modlitwę. Zapraszam. Może nie każdy otworzy te programy, bo w środku każdy ma opłatek, więc patrzcie na ten chleb. Módlmy się. Panie Jezu, błogosławimy Cię za ten mały kawałek chleba, który trzymamy w rękach. Wiemy, że będziemy się mogli nim podzielić co najwyżej z najbliższymi, którzy są koło nas. I że tego chleba nie starczy na wszystkich.